Spełniając wolę radnych naszego grodu, Rada Miejska Ostrawa Wielkopolskiego na swym posiedzeniu w dniu 4 września 2012 roku uchwałą nr 24/234/2012 nadała tytuł honorowego obywatela miasta Ostrowa Wielkopolskiego panu profesorowi Jerzemu Buzkowi. Naukowcowi, otwartemu politykowi dialogu, rzecznikowi wolności, Europejczykowi, wielce zaangażowanemu i zasłużonemu społecznikowi o korzeniach solidarnościowych, autorowi licznych prac naukowych, doktorowi honoris causa kilkunastu światowych uczelni, z wyrazami szacunku i uznania za dokonania na rzecz Polski i Europy, pamiętającemu zawsze o swych polskich korzeniach. Spełniając pragnienie mieszkańców naszego grodu, na wniosek Grupy Rajców Miejskich, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego na swym posiedzeniu w dniu 4 września 2012 roku uchwałą nr 24/234/2012 nadała tytuł honorowego obywatela miasta Ostrowa Wielkopolskiego panu Jerzemu Buzkowi. To honor i radość mieć pana za przyjaciela naszego miasta. Nadanie tytułu to nie tylko uczczenie wybitnej osoby, ale także danie wyraz czemuś, co można określić jedynie w najogólniejszych kategoriach jako dobro. Jest to wyraz podzięki za poniesiony trud w wędrówce po drodze podporządkowanej sprawom kraju, Europy, nauki, uwzględniając wiarę w humanizm człowieka i umiłowanie Boga. Życzę panu dalszych sukcesów oraz szczęścia i wszelkie pomyślności w osobistych zamierzeniach. Podpisano przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki. Materialnym wyrazem tytułu jest obraz olejny autorstwa profesora Tadeusza Gaworzewskiego, przedstawiający nasz ostrowski ratusz. Znacznie więcej z Ostrowem Wielkopolskim niż tylko jakieś przejazdy na wakacje, które zdarzały mi się często, bo służba w wojsku, nawet jeśli to było ludowo Wojsko Polskie, to wszakże było polskie i uczyliśmy się po polsku i zdobywaliśmy wiedzę mimo wszystko. Ja w sposób szczególny wspominam to miasto. Zrobiłem tu w końcu zawodowe prawo jazdy na wojsku. I jak już odpowiadałem za zarząd Rzeczpospolitej Polskiej i była to Wigilia. Wigilia spędzona z żołnierzami w jednostce wojskowej. Bardzo dobrze to pamiętam. Była również promocja. To są takie sprawy, które zapadają nam w pamięć, ale ja, jeśli wolno mi powiedzieć, że ten szczególny zaszczyt dla mnie wynika z faktu, że mieszkacie państwo w mieście szczególnym, Republika Ostrowska, 10 listopada. Wiecie państwo, ja, jak było to czytane, ja się urodziłem pod Cieszynem, a więc jestem z powiatu cieszyńskiego, to jest Śląsk, który był w zaborze austriackim. Mnie zawsze uczono, i ja to pamiętam, że pierwszym miejscem na mapie Polski, które ogłosiło niepodległość, był powiat cieszyński, ziemia cieszyńska 10 listopada. To znaczy konkurujemy ze sobą.
Ja będę musiał oddać to pod decyzję historyków, żeby w końcu mi powiedzieli, czy pierwszy był Ostrów Wielkopolski, czy Cieszyn. Nie będę już żałował, jeśli nawet Ostrów, bo jestem również waszym obywatelem. Proszę państwa, to miasto wykorzystywało w sposób właściwy, odpowiedni, swoje położenie, swoje możliwości. Jesteście w samym środku takiego trójkąta miast, które powstawały bardzo dawno temu, może za wyjątkiem Łodzi, ale Łódź, Wrocław i Poznań z około 100 km w każdym kierunku, a więc najważniejszy węzeł komunikacyjny i to, co stało się w Ostrowie Wielkopolskim w XIX wieku, to był wielki skok cywilizacyjny, skok również, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. I dzisiaj, jak myślę o tym, że te kilkanaście tysięcy ludzi zaledwie w 1918 roku postanowiło na własną rękę i na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko powołać tu niepodległą Rzeczpospolitą, to przychodzą ciarki po plecach, bo wtedy było to w końcu niewielkie miasto. Kilkanaście tysięcy ludzi. Potem rozwijało się bardzo szybko i firma Wagon, bo gdzież miałby powstać później zakłady naprawcze taboru kolejowego. Ja mieszkałem potem w Gliwicach koło takiej firmy i znam stukot przetaczanych wagonów. Wiele innych firm, które tu powstało. Jak tworzyliśmy powiaty, a w zasadzie odtwarzaliśmy je w roku 1998, to ja cały czas miałem na myśli takie miejscowości jak Ostrów Wielkopolski, albo jak Cieszyn, albo jak Lubliniec, albo jak wiele innych takich miast, które dla społeczności, które mają w sumie 80, 100, 120 tysięcy, są absolutnie kluczowe. Polska, nasza ojczyzna składa się z takich społeczności lokalnych. Mało tego, już w latach 90. było wiadomo, że takie społeczności są najbardziej innowacyjne. Trochę widać to również właśnie 80-tysięczne. Te miasteczka Oulu, Turku w Finlandii zrobiły karierę światową. I w tym także był głęboki sens powstania powiatów. I w tym był również głęboki sens, aby je dofinansować jako jedna z ostatnich decyzji rządu, którym kierowałem. Niestety potem zawetowana, już nie mieliśmy siły, żeby to weto obalić. To była właśnie o dofinansowaniu powiatów, bo trudno, ja wiem, że dostałem od miasta to wyróżnienie, nie od powiatu, ale mimo wszystko miasto utożsamia się z powiatem. To jest powiat i miasto, myśleliśmy zawsze o tym jako o pewnej wspólnocie, bez której nie jesteśmy w stanie ruszyć. Na pewno, jeśli ktoś z państwa jest z Raszkowa, jest ktoś z Raszkowa? Ale jak jest na końcu Polski, to mówi skąd jest, z Raszkowa czy z Ostrowa Wielkopolskiego? Z Raszkowa mimo wszystko, nie wiem. Ja znam takie miejscowości wokół miast powiatowych w moim regionie śląskim i nikt nie powie, że jest, nie wiem, z jakiegoś Pawonkowa. Bo nikt nie wie, gdzie to jest. Każdy mówi, ja jestem z Lublińca. Bo Pawonków jest 10 km od Lublińca, Pawonkowa nikt nie zna. Proszę państwa, te możliwości wykorzystujecie. Chciałem wam tego pogratulować. Bo pomysły Etonister, pomysły z parkiem technologicznym, to, co budujecie dzisiaj u siebie, to są pomysły na dzisiaj, które dają szansę wielkiego rozwoju waszemu miastu. I dlatego ten tytuł honorowy przyjmuję ze szczególną wdzięcznością i ze szczególnym uszanowaniem. Życzę państwu, aby miasto i jego okolice, ta mała nasza ojczyzna, których w Polsce mamy sto kilkadziesiąt, ale nie każde mają taką znaczącą historię i taką wielką przeszłość, z której tworzy się nasza wspólnota, aby ta wasza mała ojczyzna rozwijała się tak jak dotąd, czyli świetnie. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Wielce Szanowni Państwo, każdego dnia jestem dumna, że mogę służyć Polsce, Polakom i mieszkańcom ziemi ostrowskiej. Ale dzisiaj przepełnia mnie ogromna duma. Panie Premierze, Szanowny Panie Profesorze, czuję się zaszczycona, że doświadczyłam chwili jako senator Rzeczpospolitej Polskiej, senator mieszkańców ziemi ostrowskiej, że tak wybitna postać zostaje honorowym obywatelem miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dziękuję wszystkim radnym miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję panu prezydentowi, dziękuję za ten wspaniały, cudowny tak naprawdę akt historii. Jest pan wybitnym politykiem, moim autorytetem. Dziękuję jeszcze raz bardzo i chylę czoła.